Siemaczko, zanim zaczniemy, kilka słów wstępu. Niektórzy zauważyli na karcie społeczności, dodałem posta, iż niestety, ale w ostatnim czasie został przeprowadzony atak na moje konto na Facebooku, przez co no niestety konto na chwilę obecną zostało zablokowane. Jestem z tego powodu strasznie zdenerwowany i wkurzony. Informacja tylko i wyłącznie dlatego, że niestety, ale dziennie dostawałem bardzo dużo wiadomości prywatnych od was. Żeby nie było potem jakichś rozczarowań, że nie odpisuję, pan MRF jest zły i niedobry, bo nie odpisuje mi na wiadomości. Nie byłem w stanie odpisywać, no bo konto mi ukradli, nie? No niestety, tak czasem bywa. Dzisiaj standardowo lecimy dalej z Kładziszem. Składamy już ten silnik. Części pomyłem, już wam pokazuję co i jak. A mianowicie, tak jak mówiłem, części w ropie jadę. Powyczyszczane. Z karterami. Nie jest za wesoło. Nie będą wyglądać tak, jakbyście chcieli, żeby wyglądały, czyli jak nowe. Bo ten olej się wżar, kurde, w te aluminium. Trzeba byłoby to ładnie dimerem i chyba na dzień zostawić, żeby to się ten olej puścił. Ale nie ma to sensu, bo nie mam karczera, żeby potem ten dimer ładnie domyć. Tak tu w środku widać, jak ten olej się spalony, kurde, tutaj chluptał. No i niestety tak to jest. Widać, że tego oleju niestety było. Drugi karter wygląda podobnie. Resztę części pomyte, śrubki tylko nie wyczyszczone, ale śrubki to sobie wyczyszczę później. Tutaj poczyszczone te części. Cykwuch, ładnie. Tu też jest taki mały problem ze statorem, zauważyłem. Jak umyłem, to wyszło. Nie wiem jak to się stało, ale jest tutaj przytarty. Zobaczymy, no złożę to, bo to jest na wierzchu, więc tam nie ma problemu jakby co później się pobawić. Ale no, czy jest ładowanie, czy nie ma ładowania, trzeba będzie sprawdzić, czy będzie ładował akumulator. Jeszcze trochę tego nagaru tutaj jest, no, z grubsza to zdrapałem to wszystko. Większość, praktycznie wszystko odpadło. Zostało niedużo, no, ale widać, patrzcie, kurde, dokąd tutaj jest ta linia, to był czarny nagar po prostu, czarny nagar był i to wszystko trzeba było skrobać. No, nie wyobrażacie sobie, ile roboty przy tym miałem. Ile roboty przy tym było, żeby to doprowadzić. Trzeba byłoby jakoś wyszkiełkować albo dimerem napuścić i dłużej zostawić, żeby to jakoś wyglądało potem. Uszczelki doczyszczone. No cóż, no powoli zaczynamy składać, nie? Ustawiam kamerkę na statyw i będziemy to powoli składać. Powiem wam na co uważać, na co patrzeć przy składaniu, kurde, chociaż nie jestem specjalistą w tym, czasami się sam mylę, sam się czasami potrafię pomylić. No, złożycie ten silnik razem ze mną, nie? Dobra, kładę kamereczkę. No dobra, zaczynamy robotę. Oczywiście wał, to jest nowy wał. Zanim zaczniecie go w ogóle montować, nie ufajcie fabryce, tak wam od razu mówię. Najlepiej jest wziąć i wydmuchajcie z tego dokładnie tutaj kanał olejowy, łożyska, cały wał, a jak macie możliwość, najlepiej go umyć przed montażem. Wierzcie mi, nieraz już mi się trafiły wały, nie wały, jakieś kurde części, cylindry, nie cylindry, które od razu przyszły w pudełku i było sporo opiłków na tych elementach, więc no zanim zaczniecie ogólnie takie coś montować, lepiej to umyć albo wymuchać chociaż dobrze sprężonym powietrzem. Ja sobie tutaj daję na takim podwyższeniu, żeby mi wał się zmieścił. No nie mam stojaka jakiegoś profesjonalnego. Trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Ja sobie radzę tak. Karter mamy. Tutaj już mam wstępnie chycone tak jak było. Wałek od wstecznego. Simringi stare od razu trzeba już wybić. Ups. Co to się stanęło? Kurde, ma nie rdza, tak samo czuję. Zobaczcie, co umyłem i rdzy, trochę tu, ale cóż poradzimy. No. Na co najlepiej na początku zwrócić uwagę? Oczywiście jak macie napęd pompy oleju poprzez takie kółeczko, bo są różne silniki, nie? Mianowicie, zanim zaczniemy,
Dajmy troszeczkę smaru, dwie kropeleczki oleju starczą, żeby to na początku nie chodziło na sucho. I tak samo na wał, na łożyska, na jedno łożysko, na drugie. Kapnijcie tam z parę kropelek tego smaru, oleju. Niech to łożysko tam coś ma na początku. Niby tam fabrycznie coś tam jest marknięte, ale wiecie jak to jest. I teraz tutaj od góry, jak jest wał, macie takie dwa miejsca, też sobie tam kapnijcie olejem. I od razu lepiej. Jedno łożysko nasmarowane, drugie łożysko nasmarowane. Wkładamy wała. A powinno to w Chińczykach wchodzić normalnie, tutaj nie trzeba nic nawijać. Powinno wejść wręcznie. To jest tak wszystko tak właśnie pasowane. Nie trzeba tu nic grzać, ani nic w tym stylu. Powinno skoczyć. O, się skoczyło. Bez jakiegokolwiek prania młotem. Do tej tutaj dziureczki można od razu kapnąć, żeby nie zapomnieć. Tak samo można to nalać ładnie. O. No i dobra. Przystępujemy do składania skrzyni biegu. A w niczym nie przeszkadza, że jest minimalnie tam wilgotna z tej ropy. Ropa jest tusta, więc tam się nie powinno stać. Jak pompy wtryskowe się nie zacierają, no to czemu skrzynia się ma zatrzeć, nie? Od ropy, nie? Tak. 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 I tak. Coś takiego, inaczej to na pewno nie będzie pasować. Kurde, to wszystko rozlatuje. To skrzynię to akurat możemy zrobić inaczej. Możemy to inaczej zrobić. Najpierw włożyć ten wałek. O. I teraz możemy włożyć ten z tym. Trafiło. Skrzynia 1 plus 1, więc szału tutaj nie ma. Skrzynię mamy włożoną. Nie zapomnijmy o podkładce. Podkładka przechodzi tu. Tylko w tym jednym miejscu. I w teorii. W teorii tyle ze środka. No. Widzicie? Brakuje mi jednej tulejeczki. Dobra, okazało się, że mam tulejkę w drugim karterze. Nakładamy uszeleczkę. Widzę, że to tak pasuje jak... Nie powiem co. Gwiazdkę sobie odkręcę. Pikniemy tutaj w łożyska w te. Oleju. Cyk. Jedno i drugie. Składamy. Tak samo to powinno się zejść wszystko ładnie. Na czym się, czemu się to nie chce zejść? Ja się zastanawiałem, czemu mi to nie chce się zejść. Gdy się okazało, że ta tulejka właśnie ta, co nie mogłem wyciągnąć wcześniej, jest tu kurde tak. A na styk. No i przez nią, kurde, same takie cyrki były, no. No niestety, no, tak czasami bywa. Teraz na tym etapie można zobaczyć, się wszystko kręci. Kręci się, kręci się, kręci się. No i dobra, obracamy silnik. Ale zajęło sprawę. Mogłem sobie gwiazdkę pierwycić. Dobra, jak śrubki ja tutaj, jak widzicie ja nigdy nie układam śrubek, ja wszystko mam rozpierdzielone i jakoś trzeba sobie z tym poradzić,
Coś mi tu śmierdzi, tak wam powiem. Z tymi śrubkami. Te były od tego kartera na pewno. Tu są od głowicy. No. Tu jest głowica. Coś mi tu nie pasuje. Za krótkie. To idzie tu. Z tego co widzę, to są śrubki pomieszane. Ale już jesteśmy na dobrej drodze. Pogrupowałem to i je spasuję, bo ktoś tu już rozbierał ten silnik kiedyś. No i śrubki były pomieszane właśnie i pozrywane gwinty, bo za krótkie śrubki ktoś pokładał. Jak ja to dochodzę do tego, które śrubki gdzie mają być? Po prostu wkładam wszystkie śruby na karterze, o której będę przekręcał i mają wszystkie mniej więcej, oczywiście to się mówi mniej więcej, wszystkie mają mniej więcej tyle samo wystawać. No nie, jakoś tak nie mam siły dzisiaj, tak wam mówię. Mam zły dzień. Jak mówiłem wcześniej. No i dokręcamy śrubki na krzyż. Dobra, wstępnie jest wszystko podociągane. Teraz to wywalę tylko te kołeczki, bo mi po wychodzie wylatywały. Jak mamy podociągane, sprawdzam, czy się wszystko kręci. Wał się swobodnie kręci, skrzynia się kręci swobodnie, więc tam nic na mnie ściska. Oczywiście zaraz będą ludzie się pytać, że tutaj góra-dół będzie lekki luz i na wale też minimalny góra-dół będzie luz. Od razu to stwierdzam, żeby nie było potem jakichś niedomówień. Trzeba uważać tak jak u mnie teraz, a propos tych kołeczków, bo one wylatują. Musimy je włożyć tutaj z powrotem, żeby się ich nie pogubić, bo jak je zgubicie, będzie problem ze zmienianiem biegów. Jest ich 5 dużych i 2 takie mniejsze. Cyk. Teraz sobie kosę od zmiany biegów. Na tym etapie możemy sobie kosę, ją też nasmarujemy trochę, żeby ładnie tam weszła. Będę musiał mieć troszeczkę wyżej to podniesione, bo jest za mało i kosa mi nie wchodzi aż tak głęboko. Kurczę, kurczę, kurczę. Co by tu podłożyć? Zbudowałem stabilne rusztowanie. Mam nadzieję, że będzie widać. Mam nadzieję, że widzicie, jak kosa jest założona. W tym akurat wypadku to jest skrzynia. Jest to automat, więc nie ma cięgna do wysprzęglania. Musimy teraz zabezpieczyć tą blaszkę, żeby nie wypchnęło tutaj kołeczka. To można też dopuknąć. O, cyk. Ładnie, bo to widzę, że jest odgięte. Dokręcamy śrubkę mocno. O, większy śrubokręt sobie wezmę. Jest dowalone mocno. Tu jest ok. Co dalej? Ja tu mam już to wsadzone. Nie wiem, jak tam u was. Trzeba na to zwracać uwagę, jak ktoś ma pompę oleju wyciągniętą. Tutaj, wierzcie mi, w środku jest taka tulejeczka. Kurde, ona mi tutaj siedzi. Nie dam rady jej wydubnąć, ale jest taka tulejka, która naprowadza ten kołeczek od zębatki do napędu pompy oleju. I ona jest bardzo istotna, żeby wam potem pompa oleju prawidłowo pracowała, nie? Ale na razie zajmijmy się po kolei, jak już wsadziliśmy kosę. To teraz pasuje tą całą gwiazdkę wsadzić. I teraz tak, po kolei. Pierwszy chodzi blaszka. Wytrewa, to musi ładnie wyglądać do odcinka.
Przechodzi pierblaszka. Ona was pasuje tylko w jednym położeniu, żeby wam się dziureczki zgrywały i jeszcze dodatkowo, żeby na śrubę było miejsce. Ona pasuje tylko w jednym położeniu. Tak samo ta zębatka, ona też pasuje wam tylko w jednym położeniu. No widzicie? Teraz jak jest założone, po prostu tutaj dziura się nie zgrywa na środku. Muszę to... Aj, te kołeczki. Muszę to obrócić o 180 stopni. Cyk! I pasuje. I wtedy możemy chycić śrubecką. Następna rzecz. No to jest ta część, o którą był straszny spór z Majkowskim z grupy na Facebooku. Kto będzie kojarzył, to będzie kojarzył. Kto nie, to będzie wiedział, o co chodzi. Znaczy nie będzie wiedział, o co chodzi, więc objaśnię. A propos tego, że w każdym motorze, w każdym pitbike'u i to wszystko pod tym dziadostwem, że jest podkładka, że tu jest podkładka. Rozbierałem tych silników sporo. Jeszcze mi się nie spotkał, żeby była podkładka pod tym. Oprócz mojego 160, co miałem w RCU na początku, jak kupiłem, tylko tam była podkładka. No i Majkowski mówi, że w każdym silniku jest. W schemacie silnika nie ma nawet tej podkładki narysowanej, że to dokładali w fabryce chyba. Tak, żeby jakąś wadę usunąć albo coś w tamtych silnikach. Ale no wierzcie mi, no nie ma tej podkładki. Jest to tam bardzo proste do naprawy, ale niestety już silnika się pozbyłem, więc wam pokazałem, ale da się to tam łatwo naprawić, bo jest tam bardzo prosta wada. No i dobra, zakładamy teraz to. I dokręcamy na gotowo. Nie bez przesady, bo to się nie powinno odkręcić tak łatwo. Tym się nie sugerujcie, jak to nie będzie chciało tak ładnie pracować, jak będziecie zmieniać. Na tym etapie można sprawdzić, czy skrzynia chodzi. Akurat ja mam tutaj wszystko właśnie poukładane, ale ja jestem, obstawiam, że skrzynia chodzi u mnie, w moim przypadku. Ale możecie sobie sprawdzić, czy skrzynia wam chodzi, czy nie. Ja chyba sobie też sprawdzę. A, teraz się zgrało. No, łatwiej w rękach to, na sucho to się wszystko tutaj blokuje na początku, ale wchodzi. Teraz jest wsteczny, bo widać, że jest luz duży. Między trybami. Dobra, włączymy luz. Elegancko. Wchodzi, działa. Ale nie jeździ, na razie jeszcze przynajmniej. Dobra, składamy pompę. Nowa uszczelka na pompu. Oczywiście musicie zadbać, żeby to było wszystko czyste, bo ta uszczelka jest naprawdę cieniutka. I zanim ją założymy, nalejemy jej oleju. Ładnie bije. Dobra. Zalana jest ładnie olejem. Możemy ją tu zakładać, tylko żeby tam wam żaden syfek nie podeszedł, bo potem ją nie dociśniecie i może wam olej tu gdzieś bokiem uciekać. Nie będzie tego ciśnienia, jak powinno być. Teraz mamy trzy długości śrubki. Trzy długości, dwie krótkie idą tu, jedna idzie tu, druga idzie tu, a ta najdłuższa na logikę idzie w tym miejscu. Elegancko. I dokręcamy do pierwszego oporu i teraz tak. Pół obrotu i na siłę. Elegancko. Dokręcone. Wszystko fajnie. Jeszcze można sprawdzić wałkiem na dole, czy wszystko trafiło.
Możemy teraz zająć się, jak już mamy na 100% upewnione jesteśmy, że jest dokręcone to. Na 100% jest dokręcone to. Blaszka tu ładnie dolega do kosy od zmiany biegów i jest na 100% dokręcona. Pompa jest na tych trzech śrubkach dokręcona też na pewno. Możemy przystąpić do składania dalszych podzespołów. Zacznijmy od wała, jak Polska cała. Czyli pierw na wał przychodzi takie coś, cyk, i następnie tulejka z kołem zębatym. Oczywiście to trzeba wyczyścić wcześniej ze smarów starych, cyk, cyk, ładnie, żeby było czyściutkie, i to dziadostwo smarujemy nowym smarem, olejem i tulejeczkę też od środka. I tymi takimi ząbkami wyciętym, ząbkami do góry. A, elegancko, elegancko. Tu nie przychodzi żadna podkładka, po prostu to zakładamy, tak. O, tak, 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 tak. Cyk, cyk. Jest to założone. Następnie musimy to zabezpieczyć i zabezpieczamy to segerem. Musimy go dopchać, aż nam tak fajnie pyknie. Wkładamy teraz najgorszą część, czyli kosz sprzęgła, a w tym wypadku dzwon. W koszu jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. W sprzęgle odśrodkowym troszeczkę inaczej rozwiązane. To niestety tak bywa. Przychodzi dzwon. Po dzwonie przychodzi podkładka. Cyk. Po podkładce przychodzi na to sprzęgło odśrodkowe w tym akurat wypadku. Cyk, elegancko, sprzęgło jak mamy założone, teraz zakładamy zabezpieczenie. Dobra. Istotne są tutaj takie te trzy ząbki wystające i one muszą tu trafić w wycięcia na wałku, ma to tam wskoczyć. Jak macie powyginane jak u mnie w moim wypadku, to może być to ciężko, o chociaż wskoczyło, o jest. Weszło w te ząbki. To jest bardzo istotne, bo jak nie wejdzie wam w te ząbki i dokręcicie śrubkę, to potem się wam może to wszystko już znowu podluzować. Niestety. Dobra, jak mamy tam przypasowane, to teraz przychodzi nakrętka. Mam tu taki specjalny klucz do tego, którego rzadko używam. Niby jest specjalny klucz, ale rzadko go używam, tak szczerze się przyznam. Dobra, i teraz panu MRF się nie chce iść. Nie chce mu się iść na pneumata, żeby to dokręcić. Pasowałoby, żebym sobie w przyszłości kupił elektryka. Elektryk to jest bardzo dobra rzecz. Elektryczny klucz udarowy. Bo bym sobie mógł tutaj zrobić tak cyk, 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 cyk. Nie potrzeba żadnych tych powietrza ani nic. Teraz robimy chwilkę przerwy i dobiję se tą śrubkę młotkiem. Pik, 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 pik. Dobiję se młotkiem. Oczywiście od razu wam mówię, ja nie pokazuję jak profesjonalnie to zrobić, tylko jak to zrobić wszystko, jak zrobić wszystko w domowych warunkach. Ewentualnie jak sobie z czymś poradzić. A nie jak zrobić profesjonalnie. Żeby zrobić profesjonalnie, to co możecie tam iść do jakiegoś warsztatu, oni mogą wam zrobić profesjonalnie. Pan MRF nie robi profesjonalnie, tylko robi dobrze. Robi to z głową i dobrze. Dobra. Dlaczego będę dodawał przecinakiem? Bo już widzę, że jest zmęczona ta nakrętka. Ktoś tu już kiedyś był, więc to już, czy dokręcę pneumatem, czy dokręcę przecinakiem, to nic nie zmieni. Najważniejsze, żeby się to nie odkręciło. A
śruba i tak ładnie nie będzie wyglądała, a zarazem ona jest naprawdę tak tania, że aż nawet szkoda się bawić jakieś pneumaty i klucze. Więc jak chcecie mnie krytykować, to mnie krytykujcie. Płakał z tego powodu nie będę. Róbcie jak uważacie. Tyle. Chwilka przerwy, bo nie będę prał tutaj jak mam kamerkę, bo żeby mi się tam czasem stabilizacja nie uszkodziła. Więc chwilka przerwy. No i dobra, mamy dokręcone. Teraz patrzymy na tą nakrętkę i na podkładkę. I teraz doginamy tą blaszkę. I ładnie tam w rowek. Trzeba to tam przygiąć. Dobra, tyle starczy. Nie muszę nie wiadomo jak tego tam wpierdzielać do tego rowku, żeby dało się to jakoś potem sensownie. Tu jeszcze podoginamy. To powinno nam też dodatkowo pomóc. I przy dobijaniu, przy dokręcaniu tego też uważajcie na to, żeby wam nie wyskoczyło z rowków podkładka ta zabezpieczająca. To jest też bardzo istotne. Dobra, teraz przecieramy tutaj wszystko od góry. U mnie jest, niestety zostawię sobie starą podkładkę, uszczelkę. Ona jeszcze jest dobra, więc nie muszę jej wymieniać, nie dorabiam nawet nowej. Nie ma to sensu. Jest tu wszystko ok. Ta uszczelka jest ok. Nowej w zestawie niestety nie dają, nie wiem czemu. Dobra, dokręcamy teraz te trzy śrubeczki. Tak. Tutaj widzę, że do tego to powinien być specjalna blokada. Tutaj są nawet trzy miejsca. Widzicie te wgłębienia? Te trzy. To jest pod specjalny przyrząd, żeby sobie to przytrzymać i nie trzeba było jakiegoś pneumata albo czegoś. Można sobie coś takiego stworzyć, a mi się nigdy nie chce. Nigdy mi się nie chce, bo ja to robię tak na szybkości wszystko, że... O kurde. O, ta się obrobiła. Pieron. Dobra, ta jedna mi się troszeczkę tutaj smyknęła, ale jest na pewno dobrze dokręcona, więc nawet nie bawię się w jakieś odkręcania, poluzowywania albo coś, żeby czasem się to nie zluzowało bardziej. No i dobra. Prawie wszystko tutaj już mamy. Tu mamy zabezpieczone segerem, sprawdzone, dobrze siedzi. To też jest bardzo istotne, o czym dużo osób zapomina. Czyli taka sprężynka. Kurde, nie mogę złapać. Sprężynka i taka tulejeczka. To też jest bardzo ważne. O, tu widzę, że troszkę brudne. No i dobra. I to też ma tak fajnie, ładnie, fajnie ma chodzić, luźniutko. To jest po to, żeby z karteru bocznego olej ładnie przepływał tutaj wam do wału. Tylko i wyłącznie po to to jest. W tym wypadku akurat to było tak zapieczone, że nie chciało to w ogóle chodzić, ale jak myłem części, to rozruszałem i teraz fajnie wszystko, o, fajnie chodzi. Co następne? Nowe siteczko. Wkładamy tutaj w gniazdo. Cyk. Ładnie weszło. W miarę ciasno. Dwie tulejki ustalające. Zobaczcie, czy macie u siebie w karterze albo w deklu bocznym. No i uszczelkę teraz zakładamy. Teraz się pewnie dużo osób zastanawia. Hola, hola, hola! Stop, 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 stop. Czemu pan MRF nie używa silikonu? Aż dziwne. No, bo są nowe uszczelki. Widzę, że kartery są nieuszkodzone. W sensie nierozdubane śrubokrętem. Ładnie jest wszystko doczyszczone, więc no nie ma potrzeby w ogóle, tak wam szczerze powiem, używać jakiegoś, kurde, silikonu. Jest to po prostu niepotrzebne. Ładnie tu trzeba wszystko wyczyścić. W tym karteru, jak go myjecie, warto sobie przedmuchać tutaj, tutaj sobie dmuchnąć kompresorkiem, tutaj sobie wydmuchnąć, żeby tam wszystkie syfki powylatywały. No. No i cóż, możemy przystąpić do zamykania tego.
Jeszcze się upewnię. Wszystko jest, wszystko jest. Zamykamy tą stronę. Cyk. Ładnie pyknęło, weszło. Cyk. I to samo co wcześniej. Czyli śrubecki. Coś jest pomylone, albo zgubił ktoś śrubę jedno. Bo to powinna być, w tym miejscu powinna być dłuższa. Ale dobra, na razie się tym nie przejmujmy. Pasujmy dalej. Dobra, cyk, 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 cyk. Tutaj jest problem z tą jedną śrubą. Tu powinna być dłuższa śruba. Zobaczę, czy taką gdzieś mam. Mam problem, bo nie mam takiej długiej śruby. Skończyły mi się. Tak jest właśnie, kurde, jak się rozdaje te śruby. Wszystkim. Potem się okaże, że ja zacznę moje motorki składać, to nie będę ją na czym złożyć. Ale to nie byle komu, to znajomemu, więc mogę już pożałować tej śrubki jednej. I do pierwszego oporu. I po przekątnej. Do pierwszego oporu zaraz, o. Pierwszy opór i znowu. Cyk. I po pół obrotu. Tak mniej więcej, nie mówię, że dokładnie pół obrotu, ale tak po troszeczkę. Ja tak zawsze robię i potem zawsze wszystko równo siada. Dokręcone. Z tej strony możemy jeszcze wsadzić bagnecik, ale to na razie możemy go wsadzić. Tak, żeby tam nic za mnie wpadło. Bo i tak będziemy musieli potem jeszcze o-ring wymienić, ale to potem. Z tej strony nie ma żadnej regulacji, to jest śruba do regulacji sprzęgła, ale w tym wypadku akurat jest sprzęgło odśrodkowe i ta regulacja nie robi nic. No i dobra. Ta strona jest zrobiona. Co następne? Następne, czym się zajmiemy, to już nie będzie druga strona na razie, tylko chyba zaczniemy już zakładać głowicę i cylinder. Zmieniamy ustawienia kamereczki i z innej perspektywy teraz rzut. Rusztowanie nam już nie będzie potrzebne. Z tej strony czym się możemy zająć? Wierąbany nagar. Z tej strony możemy nałożyć łańcuszek rozrządu. Wkładamy prawie całego. Można to zrobić nawet na odwrót, ale ja to robię w ten sposób, bo nie chcę mi się potem przekładać. I cyk. Nakładamy na zębatkę. A, cyk. I mamy łańcuszek. Jego teoretycznie można byłoby potem wsadzić, ale ja wkładam zawsze gdzieś tak, jak teraz jest. Dobra. Mamy łańcuszek. Napinacz tam nic nam na razie tutaj nie będzie potrzebne. Więc to na razie jest. Łańcuszek jest cały tłusty. Już jest troszeczkę w tym oleju nasączony. Powiem wam, że jak na Chińczyka, ten tłok tak nie wiadomo jak strasznie źle to nie jest wykonane, tak wam powiem. Zobaczymy ile to wytrzyma. To jest zestaw Moretti. Ładne, żeliwny cylinder. Nie widzę żadnej skazy. Powiem wam, ładny cylinder. I o dziwo ten zestaw był tani. Głowica i cylinder. Nie pamiętam z jakiej strony, na paragonie zobaczymy ile to kosztowało. Cały cylinder. Powiem, że jak na Chińczyka to ładnie to wygląda, zobaczymy ile to będzie chodzić, ale głowica, komplet,
To jest napisane osobno na paragonie. Właśnie nie wiem, czy jest osobno napisane. Głowica 90 zł, cylinder 62. To trzeba sobie dodać 52 zł. 152 zł za głowicę i cylinder. Komplet. I powiem wam, że to tak tragicznie wygląda ta tuleja. Tuleja, no, tulei nie ma, ale cała ta jakość odlewu. Jak na Chińczyka. Jak na Chińczyka. To jest ok. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze pasować. Bo nie mówmy hop. Nie mówmy jeszcze hop. I tak samo jak wcześniej, nie zapominamy o tulejkach. Właśnie muszę znaleźć tą drugą tulejkę, gdzieś mi zginęła. Została w cylindrze. W cylindrze została? Nie. A czemu tu jest tylko jedna? Ktoś wymienił zestaw i założył jedną tulejkę tylko? Coś mi tu śmierdzi. Nie ma drugiej. Ktoś wymieniał cylinder i głowicę. Aha, i tu widzę kolejny problem. Czy mi się wydaje? Nie, to jest też takie długie. No trzeba dołożyć, no. No niestety, muszę dołożyć od siebie. Dobrze, że zrobiłem sobie zapas dla Chińczyków. Ojej, ta jest uszkodzona. Jest uszkodzona. To zakładamy, drugą. Ta tulejka mi nie pasuje. Ktoś tu założył tulejkę. Kurde. No nie, no może ona tam głęboko tylko tak weszła. Ale dobra, no. Mają być dwie. No nie wiem, zginęła komuś jedna. Ale zanim to zrobimy, dalej zakładamy pierścienie na tłokę. Myślę, że takie coś to każdy potrafi już zrobić. Więc no, po kolei, no jedziemy, no. To złote dziadostwo. Cyk. Mamy założone. Potem takie dwa cienkie. I obojętnie jak. Pierw jednego na dół. Jednego na dół wkładamy. Cyk. Naciągamy przekręcając dookoła. Cyk, 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 cyk. A, w moim wypadku wskoczył to nie tam gdzie trzeba. Jest. Potem drugiego. Też obojętnie czy tak też wkładamy pierw zamek tam gdzie ma wejść. O, czyli tu. I tak samo dookoła przeciągając. Cyk. Zgarniający pierścień mamy założony. Teraz idzie czarny pierścień w drugi zamek. Jego oczywiście muszę wam to pokazać, bo to jest bardzo istotne. Widzicie? Na pierścieniu jest znak. Tym znakiem do góry. Drugi pierścień. Tak samo na nim jest znak. Mam nadzieję, że coś widzicie. Jest tak samo na nim napis. Pierw zakładamy tego czarnego na drugi. Oczywiście napisem w górę. Tak samo jak wcześniej. Wkładamy w zamek. Wkładamy w zamek. Dociskamy paluszkiem. I naciągając po krawędzi on powinien nam ładnie wchodzić. Widzicie? Kurde, ciężko mi jest tak pokazać, ale ładnie zaczyna nam tutaj wchodzić na tego, na zamek swój. I naciągamy tutaj krawędziami. Cyk. Jednocześnie paluszkiem delikatnie dociskając. Cyk, 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 cyk. Puch. I wskakuje nam tam, gdzie ma wskoczyć. Ja tu jeszcze nie sprawdziłem jednego, jak pasuje ten pierścień. Zrobiłem troszeczkę błąd, ale teraz się poprawię. Włożymy tego pierścienia. Sprawdzimy jak z przerwą. Nie no, przerwa nie jest zła. Chociaż dokładność tu jest taka
dokładność. Jeszcze zobaczę, ale... Nie, powiem wam, że tragedii nie ma. Tragedii nie ma, bo widziałem już nie jeden cylinder chiński oryginalnie, który przychodził i jak się wkładało pierścień, dopychało się go tłokiem, żeby równo siadł, to była ściana tutaj w środku jojowata, a tutaj widzę, że ładnie wszystko dolega, więc nie jest źle. Pierścień też nie ma tam zero, nie? Nie jest już od razu na zero, jest tam jakaś przerwa, więc nie wiem, ile tam powinno markowo, fachowo być, ale nie ma tragedii. Dobra. I to samo. Zakładamy w zamek, dociskamy paluszkiem i naciągamy po krawędzi. Naciągamy. I on powinien nam wskoczyć. Cyk. Chociaż te pierścienie są takie bardziej, jakby można powiedzieć, możecie zobaczyć, są tak bardziej jakby rozgięte fabrycznie, żeby łatwiej chyba się dało je założyć dla nowicjuszy. No nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, jak one będą cisnąć po ściankach, ale... A tak jest. Dajmy tu jeszcze smaru trochę. Nasmarujmy to tu. Te pierścionki i to wszystko. Żeby to na sucho nie chodziło potem. Dobra, elegancko. Trochę zarąbałem sprawę, teraz sobie uświadomiłem, bo mogłem pierwszy zabezpieczenie wsadzić, zanim usmaruję to wszystko. Ale dobra, no, trudno. Dobra, zakładamy zabezpieczenie. In ma być w stronę zaworu sącego, czyli tam, gdzie jest gaźnik, od strony gaźnika. Ja będę u mnie wpychał od tej strony stworzeń, więc zabezpieczenie sobie od razu założę, zanim tutaj to wszystko wsadzę, założę sobie od tej strony. Do tego będzie mi potrzebne takie fajne, malutkie, miałem tu takie, o, takie plim, kombinereczki. Czemu nie chcesz skoczyć? O, wskoczy. Wiecie, co wam powiem? To zabezpieczenie jest trochę za duże na ten tłok. A, ale wskoczyło. Ale takie naprawdę na styk, jak wam powiem. Nie wiem, jak to będzie potem trzeba wyciągnąć, to będą problemy. Ale jest, siedzi w zamku, dobra. Takie na styk to zabezpieczenie jest. I tam ładnie. Przesmarować. Nie chcemy, żeby się to nam zatarło na początku. Teraz tu ładnie przesmarować. O, cyk. No i dobra, możemy założyć tłoka. I teraz jest bardzo istotna kolejna sprawa, że jak zakładacie teraz to zabezpieczenie, warto sobie tutaj ładnie pozatykać. Tutaj ten otwór, co chodzi o łańcuszek rozrządu. I tutaj, gdzie jest korbowód cały. Żeby wam te zabezpieczenia, jak wam stryknie, żeby nie wpadło do silnika. Jak wam wpadnie do silnika, może być potem problem z wyciągnięciem. Trzeba by było z powrotem rozpoławiać. Ja w moim wypadku jestem pewny, więc nie zabezpieczam sobie tego. Mam nadzieję, że nie zrobię błędu. Ale no. Kurde, zarąbałem sprawę. Mogę wam pokazać, jak te zabezpieczenia się zakłada. Bo to też jest bardzo proste. Kurde, mam tu jakiegoś tłoka, żebym wam pokazał. Te zabezpieczenia to jest banalne założyć z takim bolczykiem. Gorsze są te zabezpieczenia bez tego bolczyka. Takie to jest bardzo proste założyć. Nie mam tłoka, kurde, tak wam powiem szczerze. Miałem to wybijać i nie chcę to iść. Tak wam powiem, no. No, dlatego są zabezpieczenia tam, a nie chcę to tam to stworzeń zejść z tego. Będziecie naprawdę chcieli, to znajdę jakiegoś tłoka i wam ewentualnie zrobię tak poradnik, jak założyć takie zabezpieczenie. Jednego typu i drugiego typu, tak prostym sposobem. Więc łapkować i pisać w komentarzu. To będzie dla was. Zrobię poradnik, bo to nie jest poradnik, to jest tylko takie pokazanie, jak ja sobie tutaj dłubię. No i dobra, smarujemy cylinder w środku. Najważniejsze będzie ta krawędź, żeby ją przesmarować. Ten
ta faska. I tutaj nie musimy tak nie wiadomo jak obficie tego akurat smarować. Tak tylko, żeby zwilżyć tym olejem. Chińczyki tu przewidziały o-ringi. O-ringi tu przewidziały. Co jest? Aha, takie piękne. Ło, niesamowite, no niesamowite. Nie, no nie to wymyślili. Dobra, wysypiemy sobie te o-ringi tu. Mniejszy idzie tu. Aha! Aha! Dobra, i tu w zestawie są o-ringi do tego. Dobra, tu mam jednego, tu mam drugiego. Czyli wszystko wiemy. Czyli ten o-ring musi być tu. Z tamtego zestawu o-ringów. Na to wychodzi. Żeby tu uszczelnić. Bo ten pasuje tu, drugi pasuje tu. Dobra. Bo tutaj to ogólnie te takie o-ringi były kwadratowe. Oryginalnie w silniku. No ale no niestety w zestawie takich nie mam. Ani z cylindrem. Teraz jak zamki ustawić? Kto jak woli. Ja ustawiam zamki po 180 stopni, nie? Olejowymi się tak zbytnio nie przejmuję. Tam je olejowe ustawiam zamek jeden od góry, drugi od dołu. A te pierścienie tutaj uszczelniające to jeden od jednej strony, drugi od drugiej. Tak na krzyż. Powiem wam tak. To tylko i wyłącznie jest istotne do odpalenia. Nie ma tutaj żadnych zamków ani nic. W sensie takich bolczyków jak w dwusuwie. Więc tutaj ustawienie tych zamków jest mniej istotne, tak wam powiem. One są istotne tylko i wyłącznie do pierwszego odpalenia. Potem to tam pracuje. Nie, że się kręci nie wiadomo jak, ale po pewnym czasie się te zamki poprzestawiają tam w środku. Więc to tak nie wiadomo jak. To nie jest istotne. No dobra, zakładamy cylinder. Teraz przełożymy sobie łańcuszek. Najlepiej byłoby do niego sznureczek podwiązać. Czego nie chce mi się oczywiście zrobić. Co jest? Kartery za małe? No, już myślałem. Dobra, to musimy poprawić uszczelkę papierową. To... Kurde. Dawno nie było takich cyrków. Niestety. Gumowym. Dobra. Siedzi, siedzi. O-ring raczej nie wyskoczył. Nie powinno tam być problemu. Dobra, jest. Weszło. Najgorsze, że łańcuch mi wpadł. Kurde, Piero. Przepiero. Gdzie on mi tam, kurde, wpadł? Na kółeczku bardzo istotne są ten rowek jest. Rowek. Ten ząbek jest bardzo istotny, bo on tu wchodzi na łańcuszek i nie pozwala temu łańcuszkowi przesuwać się na boki. Po prostu tak, jakby to jest prowadnica cała. Śrubka też nie może być byle jaka. Śrubka musi być taka. Jak to wsadzić? Wkładamy kółeczko na łańcuszek. Na łańcuszek. No i... Ściskając łańcuszek, wsuwamy tam do środka. Trafią one. Teraz nam łańcuch nie wiadomo jak daleko w dół nie leci. Co następne? No teraz głowice, nie? Którą, jak mówiłem wcześniej, trzeba ją przedmuchać. Ja tu sobie jeszcze odkręcę bekielek boczny. W tej głowicy trzeba uważać,
bo zawory są niewyregulowane, jest tu wszystko popuszczone z jednej i drugiej strony. I oni to nawet powiem, że dobrze zrobili, no bo praktycznie w każdej głowicy trzeba od razu na początku to sprawdzić. Szczelność już sprawdzałem wcześniej, w tym akurat wypadku nie trzeba docierać zaworów, ale na wszelki wypadek najlepiej sprawdzić sobie, zalać sobie tu benzyną kanały i zobaczyć, czy wam się nie pocą kanały tutaj, znaczy nie pocą się zawory. Jak się pocą, to trzeba będzie te zawory od razu podocierać. W jednej głowicy się wam uda, w innej się nie uda. Najlepiej jest to sprawdzić. Będę musiał zastosować jakiś sznureczek. Mogę sznureczek dowiązać, kurde, ale nie jest to. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Nie zastosuję sznureczka. Wy se zastosujcie, ale pan MRM se nie zastosuje, bo mu się nie chce. Ajajajajajaj. Może popukam. Nie będzie. Kurde, muszę odkręcić ten boczek. Bo jeden z kanałów na szpilkę wysunął się po prostu, zabezpieczenie stworzeń od konika się wysunął, no i nie mam. Jeden jest ok, drugi się wysunął, kurde no. Muszę odkręcić. Aha, to i tak nie jest dokręcone. Czyli przy tej głowicy uważajcie, bo tutaj nie jest nic podokręcane. Co zrobię? Przed montażem ja to na te łożyska chyba puknę, proszę, wleję troszeczkę oleju. O, nie ufam tej głowicy. Zanim tam dostanie olej, to w niczym nie zaszkodzi. Niczym nie zaszkodzi, a unikniemy niepotrzebnych problemów. Wolę tam chlupnąć niż potem, żeby się to przytarło. Dobra, zakładamy po raz 20 tą głowicę. No i dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Teraz przyszło nam zabezpieczyć głowicę i cylinder. Nie mam tych oryginalnych śrubek takich na krzyżaka. Zastosuję zwykłe takie ósemeczki, na ósemkę kluczyk. Taka sama długość. Nie powinno to w niczym przeszkadzać. Oczywiście tu była tylko jedna śruba. Bo ktoś, kto robił tutaj remont, to już drugą zgubił. Niestety. I tyle. Co nam teraz przyszło? Najlepiej będzie złożyć tą stronę tutaj. Wtedy nie będę musiał dwa razy tutaj robić tej samej roboty, żeby ustawić potem rozrząd. Więc obrócimy sobie silnik na bok. Głowicy na razie tutaj nie zakładam. Nie ma takiego sensu. To sobie założę później. Chociaż można byłoby tutaj pozakładać, ale tego mi się nie chce na razie robić. Pan MRF porobi tutaj wszystko niezgodnie z sztuką. Ojej, nic nie robi tak jak powinien. Na tej zębatce tak samo jest istotny ten rowek. Co tu jest, to ten cały rowek? Ten ząbek na środku rolki, jak i te tutaj wybrania. Trzeba to sprawdzić, skontrolować, czy jest wszystko ok, bo to musi pasować na łańcuszek. Oczywiście można to troszeczkę oleju dać, żeby to na sucho nie chodziło na początku. Wiem. Bo obawiam się, że ja będę miał pecha. Tak się obawiam. Więc zrobimy plan B. Plan B. Czyli. Czyli zrobimy tak, że tutaj wytrzemy w środku. Nakładamy magnetą. Cyk. Ustawiamy sobie tutaj w dziurce znak T.
Dobra, to mi niczym nie przeszkadza. Bierzemy zębatkę. Oczywiście to byłoby wszystko za piękne. Ja bym to wszystko spasowało od razu. Teraz to ściągamy, na razie nam to nie jest potrzebne. To jest elegancko. To nam wszędzie ładnie siedzi. Założymy napinacz. Cały czas wam teraz będę powtarzał. Powtarzałem i będę powtarzał, że jest to odcinek nie, jakby to wam powiedzieć, to nie jest odcinek poradnik, jak poskładać ten silnik. Bo niestety, jak zauważyliście, robię to wszystko od, tak brzydko powiem, od dupy strony. Nie robię to tak, jak się powinno robić książkowo. Bo przy okazji sobie tu wszystko sprawdzam. Łańcuszki, nie łańcuszki, pierdółeczki, nie pierdółeczki. To, że głowicę tutaj nie dokręciłem od góry, bo zaraz będziecie pisać, że głowicę nie dokręciłem, a ja już ustawiam łańcuszek. Ten ścisk, co mi się głowica ściśnie poprzez te śrubki, wierzcie mi, to nie wpłynie na ustawienie tutaj rozrządu. To jest naprawdę nieduży... Nie, na pewno wiele z was by nawet nie zauważyło różnicy, tak wam powiem, przy dokręconej głowicy, niedokręconej. Ja tu mam lekko chycone tymi śrubami, żeby mi nie odjeżdżała, więc ta strona tutaj będzie mi dawać prawdziwy wymiar. Jeden korek, drugi korek mamy dokręcony. Sprawdzamy, jak tutaj łańcuszek rozrządu się zachowuje. Rolka ładnie siedzi. Dużo osób ma problem z telepiącym się łańcuszkiem, ponieważ na przykład rolka przy składaniu potrafiła się wam, nie siadła wam prawidłowo, nie? Tutaj widzę, że jedna i druga rolka, to też muszę dokręcić, żeby nie zapomnieć, bo nie dokręcają tego, żeby mi tam właśnie ładnie wszystko siadło. I raczej mi tam wszystko ładnie siedzi, siedzi ładnie. Siedzi ładnie. Możemy to już dokręcić. Nie za mocno. Szczuciem. Ja tu nie używam, ja nigdy nie używam praktycznie klucza dynamometrycznego przy Chińczykach, bo tyle się tego już składało, że ja tutaj śrub nie przeciągam. Dobra, tu mamy. Łańcuszek jest ładnie napięty. I teraz możemy sprawdzić tutaj na zębatce, jak siedzi. Nie jest wyciągnięty, bo jakby był wyciągnięty, to byłoby taki sam efekt jak przy łańcuchu na tylnej zębatce przy kole. Zęby z przodu by ze 3 trzymały naszpanowany łańcuszek, a tutaj od tyłu na tej zębatce byłby tak luźny, a tu widzę, że siedzi ładnie po całości. Łańcuszek będzie jeszcze ok. Zębatki są ok, czyli łańcuszek nie dostał tak po dupie, czyli nie będziemy wymieniać na nowy. Może zostać. Dobra, to teraz możemy tutaj zamknąć tą stronę. Jak już tutaj jesteśmy, mamy to wywalone. Czyli nowe dwa o-ringi wlatują. To jest bardzo, ale to bardzo istotna rzecz. Dużo osób o tym zapomina. Już parę razy się spotkałem z tym, że silnik przed rozbieraniem spuszczałem olej i te o-ringi mi wypłynęły razem z olejem. I sobie myślałem, o, wiem czemu jest wyciek. Wiem czemu jest wyciek oleju. Na pewno tam nie ma o-ringu. Potem ściągam, patrzę, no rzeczywiście o-ringów nie ma, bo o-ringa wtedy jednego brakowało i był wyciek, lało się przez śrubkę tak jakby, bo było wyrobione tam. Nowy o-ring. Teraz, znaczy nowy zimmering i teraz nowy o-ring wlatuje. I na pewno jesteśmy teraz pewni, że to będzie tu wszystko szczelne. Tym kołeczkiem do góry silnika, no tak prawie, że do góry, po skosie lekkim. Raczej każdy będzie wiedział, musimy to posmarować. Bo nam to wszystko nie wślizgnie się, tylko zetnie o-ringa.
A, ładnie. Ładnie siadło. Cyk. Tego nie trzeba nie wiadomo jak dowalać. Pod spodem są ringi, one będą odpychać, więc na pewno się samo od siebie nie odkręci. Jeszcze śrubki są na stożku, więc one tam dodatkowo też będą wam trzymać. Widzę ładnie, on jest taki kierunkowy. Tamten już całkowicie był wytarty, kurde. Ja tak widzę, ładnie będzie trzymać. Nie zapominamy nasmarować ładnie, dokładnie. Jest tu lejka ślizgowa. Nie wciskamy jeszcze, bo nie wejdzie nam łańcuszek. Najdzie. Nie zajdzie nam jak wciśniemy za wcześnie. A, ładnie skoczyło. Kurde, elegancko, elegancko. Teraz będzie taka blaszka. Tu przetrę, bo zaraz już razi po oczach. Oczywiście z wyczuciem. Nie dowalamy tego nie wiadomo jak. Kurde, czekaj się, bo dostałem teraz laga umysłu. Tu pasuje. Czemu to nie pasuje? Teraz laga umysłu dostałem. No i dobra, teraz rusznik dokręcony. Seger w dłoń. Zabezpieczany. Ziada. Dobra, jest zabezpieczone. Łańcuszek trochę wyciągnięty już jest. Ale szału jeszcze nie ma. Znaczy... Jest już wyciągnięty. Ale jeszcze takie nie wiadomo jakiej. No, to widać. Jak na zębatce odchodzi. Ale jeszcze tragedii nie ma, bo to jest tylko do odpalania, więc tutaj nie jest tak istotne jak na wałku rozrządu. Dobra. Co nam tutaj zostało od tej strony? Zostało nam jeszcze założyć czujnik od biegów. Tutaj są i tak kable uszkodzone, urwane. Męczy mnie poprawianie fabryki. Teraz mnie to zadowala. Miedziana podkładka na prawej dolnej szpilce. Czemu na tamtej szpilce? Bo tam koło szpilki idzie olej i ją dodatkowo podgrzewa. Dlatego jest tam miedziana podkładka tam. Głowicę też dokręcam na wyczucie. Najlepiej zalecam wam dokręcanie ją kluczem dynamometrycznym. Ja to robię już od lat, więc nie używam. Dlatego używam też nie żadnych grządkiem, nic, tylko klucza płaskiego, bo wiem mniej więcej ręką jaka to powinna być siła. Mniej więcej, nie dociągnę tego dokładnie oczywiście na logikę. Ręcznie, ale nie dociągnę to tak, żeby to było za mocno albo za słabo. Dobra, teraz możemy sobie ustawić luzy zaworowe. Jakielki można założyć. Tylko je wcześniej chwileczko smarnąć. Te dekielki oczywiście nie dociągamy mocno. Je po prostu wystarczy lekko dociągnąć.
i już będą trzymać. Odkręcić się same nie odkręcą. Ze względu takiego, że są o-ringi. I one zapobiegają samemu odkręceniu się. Co nam tu jeszcze zostało? Założyć tego dziada. I dekielki zakładamy z powrotem. Nie dokręcamy ich mocno, żeby potem dać rady je odkręcić jak coś. Aha, nie sprawdzamy jak się silnik kręci. Widzicie? Jeszcze sprawdzimy jak się silnik kręci. A ja się dziwię, czemu kompresji nie ma. A jak ma być kompresja bez świecy kręconej? Dobra, zatykamy kanały, bo tam nie z gaźnikiem to nie wejdzie, nie zmieści się. Żeby nic tam nie wpadło. Muszę się pospieszyć, bo zaraz mi kamerka padnie. Jak widzieliście, silnik się nam udało złożyć. Zobaczymy w następnym odcinku, czy to odpali, czy nie, bo już będę wkładał w ramę. Mam nadzieję, że odpali. Możecie pisać wasze opinie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka.